Witajcie moi drodzy, dzisiaj na warsztat trafił do mnie monitor Commodore 1802. Jak widzimy po tabliczce, wyprodukowany november 1990, czyli dokładnie 30 lat temu. Monitor pochodzi tutaj dokładnie z takiej prywatnej kolekcji rodzinnej. Dostałem go, że tak powiem, od rodziny. Mam do niego pełną dokumentację. Paragon zakupu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. Monitor działał do samego końca. Postanowiłem go dzisiaj wyczyścić. Przeleżał prawie 27 lat w garażu pod przykryciem. Nie był uruchamiany od tamtego czasu. No i postanowiłem go w końcu uruchomić i podłączyć do swojego zestawu Commodore 64. Więc tak, no na pierwszy rzut oka to no nie wygląda najgorzej. Zobaczymy jak w środku. Na sam początek chcę go troszkę z zewnątrz wyczyścić, otworzyć, przedmuchać, odkurzyć. No i praktycznie nie jest to w wilgoci, więc będzie można go uruchomić do sieci. Zobaczymy, czy się uruchomi. Więc zabieramy się do pracy. Więc tak, wstępnie go przetarłem szmatkami nawilżanymi z kurzu. Nie wygląda najgorzej. Tutaj widać front monitora. Proszę, monitor 1802. Wszystko działa. Więc powinien ładnie się prezentować i działać zarazem. Zobaczymy, jakiej jest kondycji, ale praktycznie z tego co wiem, on w rodzinie nie był za długo używany, około wiem 3-4 lata. I potem praktycznie no, nadeszły inne czasy, inne komputery i poszedł w odstawkę. Więc nie powinien być mocno zużyty. Więc teraz w dzisiejszych czasach, kiedy taki sprzęcik wraca do łask, powinien jeszcze ładnie posłużyć. Obudowa jest trochę pożółkła, w tym świetle tego nie widać. Więc może potem jak go przeniosę już na docelowe miejsce, to zobaczymy, ale nie będę z tą obudową nic robił, wybielał. Myślę, że ten kolor może nie za specjalny, ale da mu jakiegoś charakteru i pokażę, że już troszkę lat sprzęt ma. Tutaj taśma klejąca była, teraz to przetrę lekkim detergentem i powinno to zejść. Dobra, wracamy za chwilkę. Dobra, więc tak, no mamy go wstępnie wyczyszczonego z wierzchu. O, jeszcze widać troszkę, nie? Tutaj nie wiem, dla osób, które taki sprzęt mają, więc on tak wiadomo, jest kilka opcji do różnych komputerów, można by go podłączać, ale w typowej konfiguracji takiej nazwijmy to Commodore 64 podłączało się te trzy przewody. Biały to był audio i tutaj się podłączało analogicznie te typowe przewody właśnie Luma i Chromo tutaj. I trzeba było przełączyć na panelu głównym bodajże tą środkową pozycję, tam później pokażę, już teraz nie pamiętam, ale środkowa pozycja. I wtedy to wszystko działało. Dobra, zabieramy się za rozkręcanie. Więc ok, mamy monitor, że tak powiem, już otwarty. Jak widać, nie jest mocno zakurzony. To dobrze. Praktycznie dla osób, które tak jakby nie miały nigdy styczności z sprzętem, gdzie jest wysokie napięcie, no proponuję, jak mówię, uważać. On nie był załączany, więc najprawdopodobniej kondensatory są już rozładowane, ale pomimo tego i tak będę uważał w czyszczeniu. Ja w swojej karierze dawno, dawno temu, jakieś 20 lat temu, zdarzało mi się naprawiać telewizory, typowo tutaj takie CRT kineskopowe z wysokim napięciem, więc te prace, bezpieczeństwo jakby no jest mi znane, no osobom, które, że tak powiem, nie mają doświadczenia, proponuję najlepiej nie zaglądać, przedmuchać tylko sprężonym powietrzem i to też
w odpowiedniej odległości, najlepiej osuszonym, żeby nie napylić gdzieś wilgoci między cewki, które po załączeniu spowoduje, że będzie wielki boom i uszkodzi się sprzęt. I często potem ludzie się zastanawiają, czemu się uszkodziło. A tutaj okazuje się, że sprzęt był sprawny, ale niestety zawilgocony i nieszczęście gotowe. Tak to wygląda. Typowa, porządna robota dawnych lat, nie to co dzisiaj. Więc cieszy mnie to, że ten sprzęt będzie miał szansę popracować u mnie. Głośniki, patrzymy, gdzie są te głośniki. Jest tu jeden głośnik z tej strony, typowo monofoniczny, ale bardzo ładny dźwięk, typowo taki 8-bitowy z tych głośników był. Pamiętam, za dziecka nie miałem takiego monitora, swój zestaw podłączaliśmy i w domu, i potem też u kolegi podłączaliśmy pod telewizor i się, że tak powiem, grało. Mało kto mógł sobie pozwolić na tego typu sprzęt i pracę gdzieś tam za pomocą takiego monitora. Można powiedzieć, że to było marzenie. Monitor nienaprawiany. Płytka tutaj jest, że praktycznie w nienagannym stanie, więc wystarczy ją tylko, że tak powiem, pędzelkiem oczyścić, przedmuchać powietrzem i będziemy skręcać sprzęt. Dobra, więc zabieram się do pracy. Więc tak, no mamy go wstępnie oczyszczonego. Tutaj troszkę lepiej z tej perspektywy. Widać transformator wysokiego napięcia, tu kineskop, cewki. Tutaj jak czyścicie, uważajcie, nie poprzestawiajcie tutaj tych elementów, bo to spowoduje, że wszystkie nastawy, parametry, które są nastawione, jakby kolor, kontrast, rozmiar ekranu, tutaj na tych wszystkich elementach ustalających centrację obrazu, możecie rozkalibrować i potem powrót tymi klasycznymi przyrządami, które są na zewnątrz, potencjometrami może być niemożliwy, więc tutaj uważajcie. Tak, jest odkurzony wstępnie. Zaraz go przedmucham powietrzem i potem jeszcze raz go odkurzę z tego, co gdzieś tam powlatywało w zakamarki. Nie wygląda najgorzej. Musicie uważać, bo ta cała płytka lata, więc proponuję trzymać ją i jak pędzelkiem umiatacie, żeby gdzieś nie pękła, bo jak mówię, pękną ścieżki i potem praktycznie do wyrzucenia. Na co warto zwrócić uwagę? Na kondensatory. To są tutaj te elementy elektrolityczne. Jak widać, wszystkie wyglądają przyzwoicie, nie są wybrzuszone. Jak są uszkodzone kondensatory, najczęściej widzimy, że te elementy są wybrzuszone jako bezpieczniki przed eksplozją. Tak samo tutaj widzicie te nacięcia, to one też są. Tutaj może widać, o, nacięcia na tych kondensatorach, gdy są wybrzuszone na zewnątrz, powoduje, że kondensator jest uszkodzony i należy go wymienić. Tutaj wyglądają wszystkie przyzwoicie. Jako ciekawostkę dodam, elementy tyloletnie i nic się z nim nie dzieje. Praktycznie dzisiaj, gdyby kupić takie elementy w sklepie, zamontować, podejrzewam, że po 10 latach nadawałyby się do wyrzucenia. A tutaj mamy elementy oryginalne, koreańskie i nic się z nimi nie dzieje. To jest właśnie to. Więc póki działają, proponuję nie wymieniać nic, żadnych elementów, ponieważ może na pewno nie będą mieć znamionowych parametrów takich fabrycznych, ale na pewno będą działać dłużej niż te dzisiejsze, współczesne, jakie są dostępne. Dobra, biorę się za sprężone powietrze. Też proponuję troszkę odległość, uważać, żeby metalowa końcówka jakiegoś kompresora czy coś, żeby też nie spowodować gdzieś jakiegoś zwarcia. Dobra, wracamy za chwilkę. OK, wracamy ponownie. Kompresor się już, że tak powiem, dobił powietrzem, więc nie będzie nam tutaj zagłuszał. Jak widzicie, jednak jak muchnąłem to sprężonym powietrzem, to ukazało się, że tak powiem, wszystko jak najlepiej. Nie zawsze pędzelek i odkurzacz załatwi sprawę. Jako ciekawostkę powiem tak, jak ktoś ma telewizor w domu, proponuję taki zabieg otwarcia, przedmuchania powietrzem zrobić i praktycznie, powiem Wam szczerze, ja tak robię i mam już telewizor, co prawda markowy, ale pomaga mu w ten sposób. Tyle lat służy, więc nic mu się nie dzieje. Pierwotnie jak miałem właśnie takie monitory, telewizory CRT, też to robiłem. Praktycznie, można powiedzieć, wyniosłem je na śmietnik działające, ponieważ no, nie ma nic gorszego jak właśnie brak wymiany temperatury
z otoczeniem właśnie dla elementów takich typowo generujących ciepło, co powoduje szybkie ich przepalenie. A jeżeli będziemy im pomagać przedmuchiwać, czyścić, to praktycznie będą się takie cewki i inne elementy kondensatory, to rezystory będą, że tak powiem, służyć długie lata. Okej, jeszcze pozostaje obudowa. Tutaj wewnątrz jest troszkę brudna. Ja ją przemyję, żeby to miało już komplet, bo podejrzewam, że zajrzę do tego monitora za jakieś 5 lat pewnie, więc trzeba to wyczyścić i, tak powiem, cieszyć się nowością. Dobra, zabieram się do pracy. Więc tak, mamy umowę przemytą obudowę. Jak widzicie, nie udało się wszystkiego domyć na 100%. Są takie przebarwienia, ale to, tak mówię, tłusty kurz, przywar. Tutaj, zwłaszcza na tych herpowatych elementach, nie udało się tego usunąć. Zwykłym detergentem, takim na jakiejś chusteczce nawilżanej, no to nie dało rady. Musiałem użyć benzyny ekstrakcyjnej. Ona akurat nie tutaj z tą obudową nie wchodzi żadną reakcję, więc można troszkę dłużej potrzeć. Przetarłem, no musi to się wywietrzyć. Zwłaszcza teraz po benzynce to można składać. Jest to tłuszczone i suche, ale gdy ktoś by to czyścił na wilgotno i chciał składać, no to ta wilgoć cała tutaj będzie w tej obudowie, więc trzeba pozwolić temu odparować, poczekać parę chwil i zabierać się za składanie sprzętu. Okej, więc ja myślę, że jeszcze jakieś 5 minut i będziemy sprzęt podłączać do zestawu i uruchamiać. Postanowiłem tą serię nagrać dla Was, dla osób tutaj fascynujących się taką starą techniką, wracających do jakichś retro sprzętów. Mam nadzieję, że ten filmik jako pierwszy, potem nakręcę coś o Commodore, coś się opowiem. Nie wiem, nie jestem takim znawcą tego sprzętu. Ja praktycznie, można powiedzieć, moją taką przygodę rozpocząłem w 90 bodajże pierwszym roku z marką Commodore w postaci Amigi 600. No i tak to się zaczęło. Na Commodore grałem u kolegów tylko. Ten akurat sprzęt pochodzi od żony. Żona akurat go użytkowała. Udało mi się odkopać cały zestaw i postanowiłem go uruchomić, wrócić po latach do jakichś tam dawnych wspomnień i gier. Okej, dobra. Tyle może w tej części. Dziękuję za uwagę. Jak komuś się podobało, to dziękuję za subskrypcję, za jakiegoś lajka, jakiś komentarz. Może coś, że tak powiem, w jakichś komentarzach ciekawego się dowiem. Wiadomo, nie jestem znawcą. Mogę z kimś podyskutować na temat elektroniki, tutaj jak to działa i tak dalej, ale nie konkretnie o jakichś tam zasadach dotyczących tutaj jakiejś serii i tak dalej, związanych z marką Commodore. To z góry mówię. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia w następnej części.